Witajcie wszyscy. Dzisiaj jesteśmy w lesie. Taki wiecie, mini odcinek tutaj o Vanessa. Teraz jestem w części, znaczy w lesie w Blessington niedaleko. I to jest ta część cała piękowa, tu jedzie wszędzie w tym chmeszku. Teraz mamy pięki i teraz już będziemy tutaj schodzić na dół, na główną część. I no, nagramy, bo już nagrałem w zeszłym tygodniu, ale nie wstawiłem, ale na City West. Okolicach wiecie, że zbieramy maślaki i to już wszystko. I gąski ziemi stablaszkowej i te wszystkie. Tam właśnie pod sosenką malutką znaleźliśmy te gęsice wiosenne. Będziemy je nagrywać, jeszcze nie mam nowej kamery. Zaraz wam powiem o tym. Będzie nagrywać mnie tam, bo tam mogą już być gęsice, bo właśnie jak mówiłem, w zeszłym tygodniu na City West byliśmy. I tam pod sosenką wyrosły parę, jeszcze tam sprawdziłem w domu, w atlasie i to wszystko, czy to są gęśnice i tak. To akurat są gęśnice, więc no. Ja mam, wiesz, taki zapach jak gęśnice, taka... Trochę jest taki śmierdzący, taka jak psiucha, można powiedzieć. Psiuchar, no. Coś na stylu, więc... Teraz chodzimy już tutaj, jeszcze będę musiał włączyć kamerę, bo tam... Jak widzicie, to jest... Znaczy zarośnięte i tam trzeba przecież jest takie krzaki, o. Więc no, jak mówiłem, już... akurat wybieram się do Polski 8 czerwca i mam dobre wieści, bo jedziemy teraz do innego miejsca, nie jedziemy tam w okolicy Lublina, tylko jedziemy teraz do Warszawy, gdzie mam drugi dom, bo ten dom w Lublinie to był mojej mamy, a teraz jedziemy do taty w Warszawie i ten tata ma, nie powiem wam, kolkę niedzielę, trzeba trochę na południe Warszawy pojechać. I tata tam ma działkę, gdzie babcia kiedyś mieszkała, z pełnej świętej pamięci. I tam właśnie ten. Mamy super lasy. I pisze, że będzie sporo padać w tym czasie i też będzie dobra pogoda. 20 stopni i deszcze będą. Tutaj już tak przyjdę. Normalnie po prostu, tylko żebym nie fiknął orła teraz. No. I tam wszystko będzie dobra. Tu już przestanę nagrywać, bo tutaj jest strasznie stromo, więc ten. No jak wiecie, zaraz wam dokończę to wszystko. I teraz jeszcze jesteśmy, jak wam mówiłem, tam będziemy od 8 czerwca do 15, raczej nie, co ja, tak, od 8 czerwca do 15 czerwca i mam nadzieję, że jakieś szybki będą, bo tam tata mówi, jest taki brzozowy las parę kilometrów od tego, od miejsca, gdzie my jesteśmy, bo my jesteśmy otoczeni lasem prawie, raczej od tyłu mamy ten. Mamy pola, a prosto przed domem mamy wielki las. No, a tutaj wam pokażę, tu jest ta rzeczka, która przebywa, ona się nas chyba nazywa Britas River, z tego co wiem. Jestem pewien. I tutaj zbieramy koźlaki, tylko że od długiego czasu już tutaj nie rosną. No jak wiecie, rok przed tym jak zacząłem nagrywać, w 2018 roku, jeszcze w 2019 już tutaj wróciłem się, bo tutaj jest strasznie mokro. Wrócimy się i też mi słabo słychać. Ale jak pamiętacie, w 2019 roku prawie były parę koźlaków było i to tak na jednym odcinku. I jeszcze ten. A w 2020 roku tutaj nawet zejdę wam, pokażę. Były tylko w jednym miejscu koźlach. Ale przed tym jak jeszcze nagrywaliśmy tutaj w tym miejscu, akurat w 2018 roku, bo wtedy tak w październiku wrześniu to był sezon na koźlaki. Tyle koźlaków wtedy tutaj było. Przy rzece samej tej właśnie. A teraz tu już jest bita nędza z tego lasu, ale teraz niespodziankę wam zrobię, bo tyle miejsc fajnych odkryliśmy przez jeszcze nie teraz, przez ostatnie 3 miesiące, że naprawdę coś pięknego jest i nic nie pokazywałem, że ten. Bo są właśnie takie ciekawe lasy, borowikowe, badylowe. Te badyle to są stare z suchnięte dziurawce. No. A ten właśnie kozak tutaj, o. Właśnie ten rok on był tu. Nie wiem, czy nagrywałem, ale po to. Nie wiem, czy to brzoza, tak, to brzoza. No. Tu właśnie rósł. Także się tak on nagrywał, ale muszę uważać. A tu już w maju, patrzcie. A także ta trawka już pod koniec roku się zrobiła już niska, a teraz trawka z powrotem idzie tak do góry. A tam nie wiem, czy to są jakieś grzyby, ale na tym drzewie to chyba jakieś huby. A ma jakieś kawałki pniaka, nie wiem, to nie widzę za dobrze. No i te całe miejsce tam. Bagnowe i koźlaki, ale... No jak wam mówiłem, to tutaj...
tam po krawędzi, wiecie, że tam są powalone drzewa, tak kurde, kosz koźlaków byś znalazł. No, co poradzisz, ale teraz mam już tyle ciekawych miejsc wam do pokazania, że będzie super. Już tutaj przyciąłem sobie, już wychodzimy, tylko trochę teraz zaczyna kropić, ale jest okej, no. Fajne miejsce tutaj, w dole ta rzeczka, to jest główna część cała tego lasu i są te olbrzymie ćwierki. Kto wie, ile lat mają żony? No, ja myślę, że tak. Nie no, już nie będę zgadywał, ale na pewno więcej niż 88 stylu ćwierki. No i gracze drzewa ogólnie lubią szybko rosnąć. Mamy tam wyżej teraz, później wam pokażę, jak może tam będziemy. Nie wiem, czy tam wtedy pójdziemy, czy po prostu główną drogą, ale tam mamy jodowy las, jak wiecie, z grzebowrań tam kopadają się jodełki, bo ich igiełki tak pięknie pachną. I dodatku jeszcze ten. Ich igły zamiast, w porównaniu do świerka, świerk ma bardzo ostre igły, a jodełko ma takie, aż takie, takie czarno-niebieski kolor nawet ma i one są delikatne, więc no. Jesteśmy tutaj z powrotem, tutaj ścięty stary las. Patrz, już zasadzone są małe brzozy. Spory rosną, ale one już tak 6 lat tutaj mają, czy coś w tym stylu. A tam właśnie nie będę szedł tam już, bo nie mam dziś siły przez te kwaszcze i to wszystko. A tam jest ten świerkowy las, a tam jest jodowy las. Słabo to widać, ale to są jatełki, tam właśnie zbieramy pod grzybki. I to wszystko. Zapewne najwięcej grzybów można znaleźć, ale żeby tam dojść, to nie jest za fajnie. To jest ta główna droga, a tam właśnie wyżej, tam gdzie są te wszystkie te ośrodka łączy, tam będziemy patrzeć za gęślicami, więc sami gdzie były. Wyszły tutaj już 2 tygodnie temu, gdzieś tak na początku maja, ten. I nie było żadnych, niestety. Nie było żadnych grzybów w ogóle, a teraz jak tutaj pochodziłem troszeczkę, to już dużo takich malutkich, ciekawych grzybków rośnie. Więc zobaczymy, bo oczywiście zaczątku chodzi, już były na City West Mierznica, więc zobaczymy tu. No, pięknie jest. Pogoda nie jest zła na boleje, ale jest ciepło. No. Trzeba trochę tak pójść na spacer, bo teraz jestem w środku moich egzamach. No fajnie sobie po prostu pójść na spacer po lesie. Tu. Więc widzę was za chwilę. No jak mówiłem, w tym o miejscu tutaj ma piękny widok jest. W tym właśnie miejscu, patrzcie, taka duża już wyrosła. Już tutaj sporo czas jest, pewnie jest. Muszę już teraz uważać. O, jest. Patrzcie, jaka piękna. Piękna. Tak, ma ten zapach do gęśnica. Piękna. Już cała wygląda, ma te gęste blaszki z góry. Jeszcze tutaj też się trochę rozglądniemy za więcej. No. I do zobaczenia za chwilę. O, tego się w ogóle nie spodziewaliśmy, więc poszedłem tutaj właśnie do tego miejsca, gdzie ten, gdzie zbieramy, gdzie właśnie wtedy znaleźliśmy gęsicy wiosenne. I to właśnie na City West. I patrzcie, już wyrosły na szlaki 22 maja, a my tutaj byliśmy, tylko one są wykoszone, bo tutaj ludzie, ten City West Council, czekolwiek oni się nazywają, oni często koszą, ale patrzcie. No teraz musimy, patrzcie, ma szlaki, tu wyrosły i to takie piękne. 22 maja, a my tutaj tydzień temu byliśmy i nic nie było, tylko były te gęślice. Dobra, takich już tych. Dobra, to jeszcze sporo ich jest, ale chcę wam pokazać te gęślice. To wszystkie, ale te też wykosili, ale patrzcie, tutaj właśnie w tym miejscu były i wyrosły. Malutkie gęślice, patrzcie. Pokażę wam z bliska. Gęślice tutaj. Rosną, ale teraz są szlaki. My teraz będziemy tutaj, no pochodzimy sobie, nie mamy innego wyboru. Tutaj te musiały wyrosnąć, ale były wykoszone. Te jeszcze, o. To je wtedy nagrałem, zresztą tylko były takie trochę większe. Ale nie chciało mi się stawiać, bo to był taki strasznie krótki odcinek, tylko 1,5 minuty. No. A tu wszędzie. Ale maszaki mnie zaskoczyły, widziałem z drogi. Maszaki tutaj jeszcze, tutaj. I my nie mamy worka, to jeszcze. Jak zjedziemy więcej tych maszaków, to mówimy. Tego. O, ale gęśnicy tu są. Zaraz zakryję też całą ściółkę, na razie chcę wam pokazać, piękna. No, a tutaj jeszcze jakaś ta. No, choć jeszcze trochę tych maślaków. Wszystkiego nie nagram, ale nie spodziewałem się, bo w zeszłym tygodniu nie było.
No to i muszę, akurat pewnie jak poszliśmy. Tu nastąpiłeś. Oj nie, sorki, nie wiedziałem. Sorry, nastąpiłem. Dobra, jest okej. Okay. Tutaj, proszę bardzo. Naprawdę. Sezon już jest rozpoczęty. Można powiedzieć. Chociaż tu w Irlandii są maślaki tak wcześnie. Tylko na spacer się wybieraliśmy. To ja jeszcze chciałem sprawdzić Kęśnicę, a tu z drogi akurat jak przyjechaliśmy, o, maślaki wszędzie. No. Tutaj jeszcze dalej. Ja już nie będę z kamerą szedł, ale tutaj o, wykoszone tam są. Kurde, ile tego jest. Dobre, co nie, mama? Takie to już jest. Dobra, tu kończę to wszystko później. To jest jakiś wykoszony jeden, nie będziemy już na tych wysokich zbierać, bo... Nie ma sensu. I tutaj jeszcze są... Tego malutkiego zostawię. Czy to nie jest kęśnica? Nie, to jest też ten maślak. Dobra, już wszystko biorę, bo jak już rosną, to już będą rosnąć. No, w maju już maślaki są. I to nie tak, że parę, tylko tutaj... Kto wie, czy nie będzie tego więcej, więc to... Tam jeszcze dalej sobie pójdziemy, tutaj koło tego bloku starego, no i do zobaczenia w kolejnym stanowisku. No jak widać, tam szedł się trochę dalej i jak mówiłem, tam strasznie dużo ich jest, tylko strasznie dużo jest wykorzonych niestety, ale tutaj patrzcie, to już są takie większe. A dziwne, że tutaj byliśmy perfekcyjnie tydzień temu, więc nie był, nie o ten, dobra, ale jest jadalny, jest super. Tutaj muszę uważać, patrzcie, że są takie malutkie, trzeba uważać na nie. Tylko że droga, bo wiecie, tutaj na City West to wszędzie są drogi, okej, tam już zostały rozpadnięte, tego się będę miał. Tutaj jeszcze malutkie, już zbieram wszystkie, bo maślaki tutaj robią non-stop rosnąć, wiecie. Takich maluszków to nawet nie będą, on jest tak po paznokcie. No to już jestem w totalnym szoku, patrzcie co. Tutaj, my mamy tutaj właśnie nasze miejsce na gąski ziemi zabawkowe, a patrzcie, wyrosły. Ja nie rozumiem. Ja nie wiedziałem, czy gąski ziemi zabawkowe rosną już w maju. Patrzcie. I to ile tutaj ich jest, bo one są wszystkie powykoszone, a to jest taka część, gdzie one... Patrzcie, tak z bliska wam pokażę, że gąski rosną w maju. Ja... Tutaj patrzcie, tu są takie większe, sobie już je wezmę, o. Patrzcie, jakie ładne. Sorki za drogę, bo to jest przy drodze. O. Się tak, ojojoj. Nie chciałam, ale patrzcie. To naprawdę. Ja wiedziałam, że one tak wcześniej w roku rosną. Jest taka większa. Dobra. Więc do zobaczenia w kolejnym znalezisku. To już kompletnie zwariowałem, to ja obeszliśmy i patrzcie. Tutaj calutki, kurde, czarci krąg, jak to się mówi? Gęśnice. Gęśnice, patrzcie. Czarczy król się zrobił. Patrzcie, patrzcie jako król. Kurczę. Patrzcie. Tak, to ten. Ja naprawdę w szoku jestem, ile teraz musimy to zbierać. Rozbieramy, bo długo już tutaj nie będą. Jakie one piękne. Dobra, chcę wam tak po prostu pokazać tutaj po kolei. Oglądajcie sobie. Czarczy król wyrósł. Jest parę pognitych, nie będziemy ich zbierać. Tam aż ciągną się i tam jeszcze są, tam mama, pokaż. Tam jeszcze po lewej, tam o, widzisz? To się stanowi tego. Patrz, no już, tak. Kurczę, już jest, nawet jeszcze nie zaczęło, lato jeszcze się zaczęło pasie, jakie już wysypy są. Dobra. Zobaczenia jeszcze pójdziemy tam na jedno miejsce, na maślaki. Zaraz po auto pójdziemy, tam trochę trzeba pojechać. No, i do zobaczenia w kolejnym znalezisku. Zbieraliśmy tego całego czarciego kręgu, tam trochę tych zgiłych zostawiliśmy, teraz wam pokażę. Jak to już wygląda w naszym koszyku. Patrzcie. Już tyle, maślaków nawet nie widać, a jeszcze idziemy na maślakowe miejsce, to zobaczymy co tam jest. I tutaj, ten drugi co mam pokazać, no teraz nagram już, jak zbieram. Patrzcie. Proszę. Piękne, tak słabo zrobić zdjęcia, bo one są wszystkie nisko w ziemi. Ale no naprawdę, raj, że tak w maju już tyle grzybów,
A gąski i ziem stabloszkowe to ja nie wiedziałam, że one w maju rosną. Mm-hmm. To... A też. Ludzie pomyślą, że to nie jest prawdziwe, ale to naprawdę, no patrzcie, no. Niesamowite. Teraz to wszystko włożymy do koszyka. Do torby. Do torby. Już następnym razem weźmiemy tak, koszyk. Bo teraz nie spodziewaliśmy się grzybów. Nie. Naprawdę. Wzięłam torbę. Tamten... Zawsze tą torbę tam... wożę ze sobą. Tak. Piękne. No, piękne, bo tam na początku Blessing, no to myśleliśmy sobie, o, ta wielka jedna, to super, a tutaj patrzcie, to miało być alfa, a tutaj są alfy. Patrzcie, jakie piękne. No. I tam jeszcze pójdziemy na maszlaki, zobaczymy, co tam jest, więc do kolejnego znaleziska. Kłamie, teraz to jest niesamowite. No, mama teraz poszła po torbę. Patrzcie, co tu się dzieje. Wszędzie, wszędzie maszlaki. Gdzie jest, spojrzysz oka, mama już wróciła z torbą. Tu maszlaki, tu są, tam są. Jeszcze tam idziemy dalej, no naprawdę niesamowite. Porobimy trochę zdjęć, nie będziemy tego nagrywać, bo tu tyle tych pierdółek jest, że nie ma sensu nagrywać, ale no. Do zobaczenia w kolejnym znalezisku. No to już jest niesamowite, to już pod koniec. Już zrobimy zakończenie, jeszcze jedno miejsce sprawdzimy, aż tam nie nagramy, jak coś będzie. Tam właśnie były te maszlaki przed chwilą, a tutaj obeszliśmy. Tam jeden maszak tylko był i patrzcie, obeszliśmy tu i patrzcie. Znowu, wszędzie po prostu. Zapomnijmy, jak się gęsi tego senne. Po prostu, no niesamowite, tyle ich jest, że no super. Dobra, więc do kolejnego znaleziska. Zaraz. Więc mam nadzieję, że ten cały odcinek się podobał. Tutaj mamy wszystko, patrzcie, jak to biegnie. Teraz same tylko gęsienice. Jest sobie widać, tylko wam większą o pokażę. Jest to takie dwie w jednym, o. Patrzcie. Piękna, ma ten zapach. No, jest piękne, tam już wszystkie. O, tu jakiegoś maślaczka widzę. No, maślaki dzisiaj były też piękne. Ale najbardziej byłem zdziwiony i trochę też tak zagubiony tym wszystkim, że ten. Że były tak gąski, żeby jest to blaszkowy, bo... Opatrzcie, tutaj jest jedno porównaniu. Jest taka słaba, ale jakoś mamy. I no w szoku jestem, że gąski rosną w maju. Ja wiedziałam, ona... Widać, że gąski ziemno blaszkowe po prostu odbiorą się cały sezon. Albo może tak po prostu raz wyskoczyły tutaj w maju i ten. I znikną, pojawią się znowu na jesień. Zobaczymy, ale no. Sporo maślaków było i to mnie zaskoczyło też. Na początku myśleliśmy też, że ten. Że ta jedna gęsienica to będzie już nieźle. A tu patrzcie, co się stało. Niemało setki ich mamy. Setki tych gęsienic mamy. No, niesamowite, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jak tak, to zobaczcie łapkę w górę. Subskrybujcie i zobaczenia w kolejnym odcinku. Już w kolejnym odcinku, mam nadzieję, to będzie w Polsce, bo wyjeżdżamy, wylecimy 8 czerwca, jak jakieś grzyby tam będą. I mam nadzieję, że już w tym czasie, nie wiem, czy ja do Polski przyjazdę tą kamerę albo wszystko, ale na pewno jak wrócę, i będzie już kolejny odcinek w Irlandii, to już będę miał kamerę i to wszystko specjalne do nagrywania. I zostawię nawet własny kanał, jaki sobie zrobię jakoś. Jakieś grzybowe, bo tutaj mam taki, wiecie, taki blend, mix gier i grzyboprania trochę jest takie, wiesz, takie, no takie dziwne, więc lepiej mieć taki jeden leśny kanał, więc zanoncuję to ewentualnie gdzieś tak w lipcu, pod koniec czerwca, coś w tym stylu. No i dostanę kamerę i zrobię nowy kanał, ale na razie to jeszcze będę nagrywał do czasu bycia. Więc, no już mówiłem, do zobaczenia wszystkich ludziom w kolejnym odcinku.